Cześć, nazywam się Paweł Duda i witaj w dokumentacji technicznej wtyczki fastmicro.pl. Dzisiaj chciałbym pokazać Ci moduł usługi. Weźmiemy sobie, zedytujemy wybraną usługę płatności. Dzisiaj chciałbym omówić Ci zakładkę e-mail. Zobacz, wygeneruję sobie teraz testową płatność, na przykład na stronie pracabezszefa.pl. Podam tutaj adres mailowy, firmowy, na przykład Paweł Duda, małpa, projekt, marketing. .pl. Kliknę kup teraz za dostęp do wybranej treści premium. Podam tutaj swoje dane. Nie mamy kodu rabatowego. Kliknijmy kup teraz. I właśnie dokonujemy zakupu do treści premium. W tym momencie jest to płatność testowa, ale tak naprawdę ten mail z automatu zostanie wysłany. W tym momencie wykonaliśmy testową płatność. Uzyskaliśmy dostęp do treści premium i zobacz, co się dzieje na mailu, który podałem podczas płatności. I zobacz, mamy tutaj automat, płatność w serwisie pracabezszefa.pl. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy o nowej transakcji w kwocie 2 zł. Dostęp do zakupionych zasobów. Właśnie jest to link do tej treści premium, która w tym momencie już została odblokowana, ale jeżeli kupujący zmieniłby przeglądarkę lub wyczyścił ciasteczka w przeglądarce, to właśnie hasłem dostępu jest mail. Podany podczas płatności paweł.duda@projektmarketing.pl. Mamy datę wygaśnięcia kodu dostępu, czyli datę, kiedy to hasło wygasa. Jest to właśnie 5 kwietnia, ponieważ w ustawieniach usługi płatności ustawiliśmy sobie, że ważność dostępu to jest dokładnie jeden dzień. Więc dzisiaj jest 4 kwietnia, a usługa płatności wygasa nam 5 kwietnia, więc nawet na jeden dzień możemy sobie ustawić dostęp do usługi premium. Oczywiście możemy ustawić sobie na dłuższy okres czasu. Pozdrawiamy serdecznie. Wiadomość została wysłana automatycznie. Prosimy nie odpowiadać na nią. Więc zobacz, zakładka e-mail to jest nic innego jak wiadomość mailowa wysłana na adres mailowy kupującego z przypomnieniem o dokonanej płatności w danym serwisie, znacznik domain. Jest to domena pracabezszefa.pl, gdzie został dokonany zakup. Szanowni Państwo, informujemy o nowej transakcji w kwocie price. Jest to nic innego jak cena 2 zł. Widzisz? Czyli price to jest właśnie 2 zł, która jest tutaj wygenerowana w tym automatycznym adresie mailowym wysłanym do kupującego, dostęp do zakupionych zasobów. Oczywiście te treści możesz sobie zmieniać, ale nie możesz zmieniać znaczników, na przykład adresu URL nie powinieneś zmieniać, ponieważ jest to adres URL dostępu do treści premium. Hasło znaczniku e-mail jest to właśnie pobranie adresu mailowego podanego podczas płatności, expiration, kiedy ten kod wygasa, i tutaj mamy: wiadomość została wygenerowana automatycznie, prosimy nie odpowiadać na nią. Czy jak widzisz, zakładka e-mail to jest nic innego jak wiadomość mailowa, która wysyła do kupującego dane do logowania do treści premium z adresem URL, z hasłem i z datą wygaśnięcia kodu dostępu. Mam nadzieję, że teraz już będziesz wiedział, do czego służy zakładka e-mail we wtyczce Fast Micro Pay.